Dzień dobry, cześć. Na imię mam Adam i opowiem wam dzisiaj o przygodzie, która spotkała mnie w zeszłe wakacje. W marcu wziąłem udział w konkursie organizowanym przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych, w którym nagrodą był tygodniowy rejs po Morzu Bałtyckim, finansowany w całości przez Starostwo Pabianickie. Szanse na wygraną są bardzo duże, ponieważ z każdej szkoły średniej jedna osoba z najlepszym wynikiem bierze udział w rejsie. W tamtym roku ja byłem tym szczęśliwcem, a w tym wy macie szansę na wygraną. Teraz zapraszam do wysłuchania krótkiego sprawozdania. W środku nocy wyruszyliśmy z Pabianic do Kołobrzegu, gdzie po zapakowaniu rzeczy na nasz statek i szybkim obejrzeniu go z zewnątrz i wewnątrz, wypłynęliśmy w naszą pierwszą podróż na Bornholm. Wypłynęliśmy na jachcie Roztocze, którego nazwa odnosi się do krainy geograficznej Polski. Na tym slajdzie widać dwa zdjęcia. Po lewej kubryk, po prawej kambuz. Kubryk to przestrzeń mieszkalna, w której trzymaliśmy swoje rzeczy i spaliśmy w kojach, łóżkach przypominających trumnie. Deski dookoła koi mają na celu zabezpieczyć śpiącego przed wypadnięciem w trakcie przechyłów. Kambuz, czyli kuchnia okrętowa, pełen jest sprytnych rozwiązań. Szafki zamykane w ten sposób, żeby same się nie otworzyły, kuchenka gazowa z poprzecznymi prętami, uniemożliwiającymi przesuwanie się garnków w trakcie żeglugi, to tylko kilka rozwiązań. Tutaj widać rozpiskę wacht. Cała załoga podzielona była na kilka grup, z których każda miała inne zadania. Jedni byli odpowiedzialni za sterowanie, drudzy za szykowanie posiłków, a kolejni mieli po prostu odpoczywać po wcześniejszych obowiązkach. Taka rozpiska bardzo ułatwiała organizację pracy, która na morzu okazała się być kluczowa. Na tym slajdzie widać pomieszczenie nawigacyjne. Po lewej stronie znajdują się kontrolki ze wskaźnikami dotyczącymi silnika, takimi jak ilość obrotów, poziom paliwa i ciśnienie. Na prawym zdjęciu widać komputer, na którym mieliśmy mapę oraz całe mnóstwo przełączników, które włączały lub wyłączały światła lub inne systemy na okręcie. Zwróćcie uwagę, że w myśli nawigacyjnym jest tylko jedno łóżko. Jest to łóżko kapitana, który przez cały czas czuwa nad bezpieczeństwem załogi. Tutaj widać moją koję. Śpiwór, poduszka, kocyk i mała pluszowa świnka, która będzie gwiazdą w późniejszej części prezentacji. A tu już wspomniany pierwszy etap podróży. Oddalający się Kołobrzeg wraz z najjaśniejszym światłem latarni. Widać wyjątkowo spokojne morze. Powiedzenie cisza przed burzą jest tutaj bardzo trafnym określeniem. Kilkanaście minut po wykonaniu tego zdjęcia trafiliśmy prosto na sztorm. Spokojnie, spokojnie. Po ustaniu niebezpiecznych warunków ster objęły najmłodsze uczestniczki rejsu zgodnie z rozpiską wacht. O poranku było widać nasz cel. Małe miasteczko Nexo na Bornholmie. Mimo że jest to drugie co do wielkości miasto na wyspie, liczba ludności wynosi zaledwie 4000 mieszkańców. Pierwsze kroki na twardym lądzie były dziwnym doświadczeniem. Po całonocnym bujaniu i kołysaniu, stojąc na czymś stabilnym, nogi same się uginały. Na szczęście w kolejnych portach organizm był już przyzwyczajony do tych doświadczeń. Widać za nami kolejny jacht, który w trakcie naszej podróży spotkaliśmy trzykrotnie w trzech różnych portach.
Za każdym razem było to miłe zaskoczenie zobaczyć Polaków w tak odległych miejscach. Bez żadnych nieprzyjemności zatumowaliśmy też w kolejnym mieście – Alinge. Jest to wyjątkowo urokliwe miasteczko o niesamowitych kamienistych plażach i pięknej architekturze. Natrafiliśmy również na miejscowy cmentarz, na którym ku naszemu zdziwieniu znaleźliśmy obelisk z cyrylicą. Pod koniec spaceru doszliśmy do wniosku, że mieszkańcy Alinge są dosyć domowymi osobami. Przez praktycznie cały spacer nie spotkaliśmy prawie nikogo z miejscowych. Jak tutaj byłem kiedyś z tym Tomkiem, synem kapitana. Jak widać, podczas żeglugi każdemu towarzyszył uśmiech na twarzy. Naszym kolejnym przystankiem w tej wielkiej żegludze była wyspa, która skradła moje serce. Christianzo jest tak małą wyspą, że port dzieli ją na dwie jeszcze mniejsze wysepki, które są ze sobą połączone tylko jednym mostem. Nie ma tam żadnych samochodów, ani rowerów, ponieważ nie ma dokąd nimi jeździć. Wyspa zachwyca zabytkowymi budowlami, dzikim gajem i pięknymi widokami. Właśnie wtedy zabrałem na ląd pluszową świnkę i jedyne zdjęcie, jakie mam z tej wyspy, to zdjęcie ze świnką. Przyszła pora na ostatni zagraniczny port, czyli Karlskrona. Jest to miasto leżące na 33 wyspach, które początkowo było portem marynarki wojennej Szwecji. Miłym zaskoczeniem było spotkanie kolejnego polskiego okrętu, słynnego Zawisze Czarnego. Dzięki działaniom naszych opiekunów udało nam się wejść na pokład i poznać historię tego statku. Potem poświęciliśmy cały dzień na zwiedzanie miasta i poznanie jego historii. A oto kilka z najciekawszych miejsc. Ogromny rynek główny. Deptak do złudzenia przypominający ulicę Piotrkowską w Łodzi, a także karta podarunkowa do McDonalda. Jedna z wysp, która jest pięknym punktem orientacyjnym, a także miejscem spotkań tamtejszej ludności. A tutaj bucik dziecięcy, który zwrócił moją uwagę. Nie mogłem go nie umieścić na prezentacji. Coast Guard jest okrętem Straży Granicznej Szwecji. Jego rozmiary są nieporównywalne z niczym innym. Mieliśmy też okazję zwiedzić Muzeum Marynistyczne w Karlskronie. Ogrom ekspozycji był nie do opisania. Najbardziej moją uwagę przykuły. Stare karabiny i pistolety, scena amputacji nogi oraz pomieszczenie z ogromnymi galionami. Niesamowite były także makiety wielkich okrętów. Ich dokładność oraz wielkość budziły ogromny podziw. Powoli zbliżamy się do końca podróży. Po wypłynięciu ze Szwecji zaczęliśmy kierować się do Polski. Warunki nam dopisywały i nie mogliśmy narzekać na brak wiatru. Na zdjęciach widać część uczestników z innych szkół. Tutaj chciałbym zwrócić Waszą uwagę
na przechyły na morzu. Zdjęcie po lewej przedstawia widok z pokładu, a po prawej pod pokładem. Dziwne jest uczucie, gdy siedząc w pomieszczeniu widać dzwon zwisający pod dziwnym kątem. Potrafi to wywołać nawet ból głowy. Na szczęście wtedy wyjść na pokład jest dobrym rozwiązaniem. Zawitawszy na Helu, odwiedziliśmy fokarium, a cebula przedstawiona na prawej fotografii okazała się, po niemałych dochodzeniach, być zwykłym sanitariatem. Kolejnym i ostatnim przystankiem był Gdańsk. Udało nam się przycumować dosłownie po całym żrawie. Na środkowej fotografii widać nasz ostatni wspólny posiłek, a po prawej stronie jest tort, o którym będzie więcej w późniejszej części prezentacji. Ten slajd poświęciłem posiłku. Chciałem pokazać Wam, jak wygląda jedzenie w trakcie rejsu. Przede wszystkim picie w szklance herbaty miało miejsce głównie w portach. Nalanie wrzątku do szklanki podczas żeglugi było bardzo ryzykownym i niebezpiecznym działaniem. Przy posiłkach zawsze czekaliśmy na każdego, aby wspólnie zacząć jedzenie. Tak się złożyło, że w trakcie rejsu jedna z uczestniczek miała urodziny. Z tej okazji całą załogą przygotowaliśmy jej tort i wspólnie złożyliśmy życzenia. Jeszcze przed wpłynięciem do Gdańska czekało na nas jedno wyzwanie. Posprzątanie statku po tygodniowym rejsie. Początkowo wydawało się, że będzie z tym dużo pracy, lecz na szczęście w tyle osób praca szła szybko i sprawnie. To już wszystko z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i za poświęcony czas. Mam nadzieję, że zdjęcia i historie zachęciły Was do wzięcia udziału w tegorocznym konkursie. Osobiście uważam, że warto.